jesteśmy właśnie w trakcie finału OptiFuel Challenge 2014. Konkurs OptiFuel Challenge organizujemy w Polsce po raz szósty. Jest to doskonała okazja do promocji marki i do promocji rozwiązań ekonomicznych, jakie proponuje Renault Trucks klientom. Z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe. W tym roku zebraliśmy ponad 450 kierowców na 10 eliminacjach. Kierowcy, którzy biorą udział w finale i w eliminacjach, po raz pierwszy jeżdżą na pojazdach nowej gamy Renault Trucks T. Poziom konkursowiczów z każdym rokiem rośnie w stopniu ekstremalnie zauważalnym. O ile w pierwszych latach nie byliśmy my jako instruktorzy zagrożeni wynikami uczestników konkursu, o tyle z każdym rokiem zbliżają się do nas coraz bardziej. W tym roku zgromadziliśmy 10 finalistów. Postanowiliśmy uatrakcyjnić nieco finał, dzieląc ich na dwie grupy po 5 osób. Każda z tych grup pojedzie swoim samochodem. Z każdego samochodu wybierzemy po jednym najlepszym uczestniku, który zostanie zaproszony do ścisłego finału. Będą bić się o pierwsze i drugie miejsce. Kolejna para pojedzie również kolejnym samochodem w finale. Będą walczyć o trzecie miejsce. Jestem już po jeździe półfinałowej. Jechałem jako pierwszy kierowca całej dziesiątki. Trasa należała do średnio skomplikowanych. Umiejętności, które zdobywamy na szkoleniach, jak najbardziej możemy w codziennej eksploatacji wykorzystywać. Można optymalnie jeździć, można oszczędzać i też wykonywać te same zadania na co dzień. Konkurs OptiFuel to już szósta edycja i to nie jest tylko i wyłącznie konkurs dla wykazania tego, że nasze samochody są bardzo ekonomiczne. To przede wszystkim jest test. Test dla nas, test dla naszych kierowców, dla naszych klientów. Ten finał, dzisiejszy finał to jest nasz final ten, jak siatkarze mają swój final six i znaleźć się w tej dziesiątce to rzeczywiście już jest wysoki profesjonalizm. Konkurs jest prowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego. Kierowca świadomy potrafi nie tylko ekonomicznie wykonywać transport, ale również bezpiecznie. Jestem bardzo dumny, że udało mi się wygrać tegoroczny OptiFuel Challenge, że mogłem godnie prezentować swoją firmę i nasz piękny region podkarpacki. Emocje sięgają zenitu przed wyjazdem do Mielnicy i postaram się bardzo godnie zaprezentować nasz kraj. Poziom tutaj jazdy odbywa się w ruchu miejskim, także utrudnienia, które się odbywają cały czas, prowadzą do tego, że jednak umiejętności, dar przewidywania musi tutaj współgrać razem z ruchami, które się wykonują. Teraz mamy czas na to, żeby gonić najlepszych, także będziemy walczyć w przyszłym roku na pewno.